Wiecie, wcale by nie było mieć źle euro w sytuacji, gdybyśmy my weszli dobrze do euro, prawda, ale nie w zawalonym kursie, prawda? Gdybyśmy weszli dobrze do euro, gdybyśmy mieli skorumpowanego kraju i normalny system kredytowy, ale my tego w danym momencie nie mamy, prawda? Bo wcale nie byłoby źle. Przecież co by było źle, gdybyśmy mieli oprocentowania takie jak w strefie euro, no super by było, prawda? Fajnie by było, prawda? Tylko że u nas y, gospodarka jest tak skorumpowana, tak złodziejska, tak głupia, prawda, że to jest w danym momencie totalnie bez sensu moim. Zdaniem, to by było, to nie było, ja nie jestem ultrasem polskiego złotego, ja jestem ultrasem bogacenia się, rozwijania kraju i cywilizacji naszej ludzkiej, prawda? No ale na złodziejstwie i korupcji i szachrajstwie nic do, te, do tego nie dojdziemy, prawda? I na zakłamanym devotyzmie, prawda? To już w ogóle, prawda? No tak, no, szanowni państwo, ornat y, diabeł się przebrał i spod niego ogonem macha. Szanowni państwo, y, tak więc zobaczmy, bo może to wszystko jest nieprawda. Może, szanowni państwo, to wszystko jest nieprawda. Może my się mylimy. No proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje na przykład z euro. EU. Szanowni Państwo, PLN, e, proszę zobaczyć, szanowni Państwo, EUR.plN, mamy sytuację, w której e, polska złotówka, e, polska złotówka zaraz się tutaj update update'uje nam system, zobaczymy po ile złotówka 4,35, dzisiaj szanowni państwo była złotówka, czy ona jest dalej po 4,35 proszę zobaczyć 4,34 4,35 stuknęło dzisiaj, no to jest tragedia, czy to dzisiaj było tak, dzisiaj szanowni państwo już nie nadążam z, t, robić tych filmów, bo mam jeszcze inne zajęcia przecież tak, 4,35 pyknęło, to jest totalna zapaść w sytuacji, gdy my mamy gigantyczne oprocentowanie, to skąd ta inflacja się bierze. Szanowni Państwo, skąd bierze się wysoka inflacja pięcioprocentowa w Polsce w sytuacji, gdzie w innych krajach jest tak niska inflacja? Unii Europejskiej po 1%, po 1,5%. Skąd się bierze, Szanowni Państwo, tak wysokie oprocentowanie w sytuacji, gdy no, ono jest wysokie, prawda? jest wysokie, no dlaczego jest ta inflacja? bo nas rozkradają, zrozummy to albo po prostu jesteśmy skrajnie skolonizowani, a w dodatku no po prostu nasz przemysł jest zniszczony. jesteśmy niszczeni jako tako może tu, może tam, prawda, tu zakazać elektrowni tu zakazać tego, tu zakazać lotniska tu zakazać tamtego, prawda, po co Polakom cokolwiek, tak? no może i, może i tak, może tak jest szanowni państwo, no ale zobaczmy, może się mylimy może, szanowni państwo, nieruchomości może nieruchomości w, na Gran Canaria, prawda, w kraju, w którym no, kredyty, no, no mówię, no kredyty tam, szanowni państwo, są oprocentowane 3%, czy tam 4%, teraz 3, 4, 4,5, prawda, yy, a w Polsce są oprocentowane 8, 9, 10, prawda, no i taka jest, tylko że tam już jest inflacja 1,5%, a u nas 5%, tam waluta rośnie, a u nas stanieje, tak, no jest sytuacja dramatyczna. Po 12 miesiącach, szanowni państwo, rządzenia przez Donalda Tuska, kosieniaka, kamysze i hołownię, Mamy sytuację dramatyczną. Oczywiście sytuacja dramatyczna była za czasów Morawieckiego, no ale teraz mamy sytuację dramatyczną, szanowni państwo. No i zobaczmy, popatrzmy sobie na tej Gran Canarii, co tam, co tam jest na tej Gran Canarii. No i na Gran Canarii mamy taką właśnie sytuację. Tutaj przelecimy te wszystkie ruderki, żeby nie było, że sprawdzam ruderki, prawda? Zobaczymy sobie jakieś fajniejsze nieruchomości, klikniemy sobie następne, prawda? O, widzimy, yy, 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 tutaj sobie klikniemy. O, widzicie, cała masa jest jakichś takich ruderek po 300 tysięcy, 6 razy 4 to ile to jest? Tam 240, 250, 260 tysięcy złotych. Masa jakichś ruderek 110 metrowych, wiecie, 80 metrowych. A tutaj we are looking for a co-owner for our apartment. A co-owner to nie. Szanowni Państwo, widzimy, tutaj mamy 66, 66, widzicie, patrza, cała masa takich ruderek, po 300, po 250, 260 tysięcy złotych, pewnie by puścili za 200 tysięcy złotych, no ale my sobie zobaczymy jakieś takie, yy, Droższe może, prawda? Zobaczmy sobie jakieś droższe, klikniemy sobie, ominiemy te ruderki, no ale widzicie już są ruderki w kraju, w którym wiecie, w Hiszpanii, gdzie zarabia się prawie dwa razy więcej, gdzie emerytury są dwa, trzy razy wyższe. Gdzie, szanowni państwo, inflacja to tam 1,5%, oprocentowanie kredytów hipotecznych jest skrajnie niższe. No i popatrzcie, jakie ta nieruchomości, prawda? Wejdziemy na siódmą stronę. Tutaj wyskoczą, widzicie, dopiero jest siódma strona. I tutaj masa nieruchomości na Gran kanarii. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, masa nieruchomości, na, to są już takie nie, lepsze nieruchomości. No i widzicie, po ile one są w ogóle, prawda? To są, szanowni państwo, nieruchomości po 85 tysięcy euro. 90 tysięcy euro weźmiemy na 11 stronę, sobie klikniemy, tu już mamy po 100 tysięcy euro, czyli po ile 435 tysięcy złotych na 98, dobra 100 tysięcy to jest 435 tysięcy, prawda? Weźmiemy po stówkę równo O i popatrzcie, tutaj mamy 45 metrów kwadratowych i popatrzcie studio aparta, apartment near ble, beach in Playa de Ingles A to na południu, prawda? No i zobaczmy, proszę bardzo Prawda? Taki apartamencik, za ile? Za 100 tysięcy euro. 45 metrów mały, bo mały, ale o to chodzi, że z basenikiem ze wszystkim, prawda? Proszę zobaczyć, z basenikiem ze wszystkim jest, tak? Proszę, tutaj mamy basenik. 45 metrów, no mały, ale to jest 440 tysięcy złotych, którego nie trzeba ogrzewać, bo tam jest po prostu ciepło, szanowni państwo. Bo tam jest po prostu ciepło. Są ludzie, którzy też powiedzą, no ale tam jest mokro i tam nie schną rzeczy. A w zimę rzeczy schną w Polsce? Czy dzisiaj wam schną rzeczy? Czy w Polsce schną rzeczy, szanowni państwo? W Polsce też nie schną rzeczy. Tym bardziej w tych 40-metrowych polskich klitkach. A tutaj mamy, widzicie, 440 tysięcy, czyli 45 metrów kwadratowych, tylko i ile to będzie, szanowni Państwo, na ile to będzie, weźmy tak, 990, 99,900, ale trzeba ubić zawsze minus 10% trzeba zbić, prawda? 89 100 i razy 4,35 yy, razy, szanowni Państwo, razy, razy 4,35 to, to 387 000 zł, tak? 387 000 zł, szanowni Państwo, podzielić na 45, raz 2 yy, podzielić na 45, yy, 308, jest, 387 000. 387 tysięcy, szanowni państwo, 387 raz, dwa, 3 podzielić na 45 m2, 8600 zł za metr kwadratowy, tak? Takiego mieszkania, popatrzcie, palmy, palmy, szanowni państwo, ładne łóżka, ee, proszę bardzo, proszę, wszystko ładnie, prawda? Ład, ładna ubikacja. Proszę bardzo, ale to jest chyba hotel mi się, hotel on Iceland. Nie wiem, może można tam mieszkać, nie wiem, może to jest całoroczny, nie wiem. Nie wiem, czy to jest całoroczny, jedziemy dalej. No ładnie, jakby było, można tam mieszkać, to fajnie. I tutaj mamy, widzicie, tu 100 tysięcy, tu się zaczęły takie, widzicie, droższe, tak? Po 100, 000, znaczy droższe. Widzicie, to jest po 8 tysięcy złotych, tak? Po 8 tysięcy złotych tamte było, tak? Ale teraz widzimy na przykład tutaj. 79 metrów kwadratowych za 100 tysięcy euro, tak? Widzicie, no w takich, wiecie, szarych blokach. Patrzcie, w takich szarych blokach. Co te bloki się różnią od tych naszych? To ja tam nie wiem, prawda, czy się różnią, czy się nie różnią. No i to jest chyba nawet Las Palmas. Ta, to jest w Las Palmas, de Gran Canaria. Czyli to jest duże miasto, wiecie, wielkości Gdyni, port, prawda? Tam jest bardzo fajnie, tam jest bardzo ciepło. No i proszę zobaczyć, 79 metrów kwadratowych, yy, kafeleczki, ściany są. O, tu nawet są, o tak, kuchnia jest jaka jest, prawda? Gorzej ludzie, że tak powiem, mieszkają. No i <laughs> patrzcie, no jest tutaj, tu ściany są, wszystko jest, można się właściwie wprowadzać, tylko sobie odświeżyć, prawda? O, tutaj nawet taka familia. E, e, ze 105 tysięcy, szanowni Państwo, ze 105 tysięcy to o... obniżyli, proszę bardzo jedziemy dalej szanowni państwo jedziemy dalej jedziemy dalej tylko pamiętajcie żeby nie kupować z repossession nie kupujcie z Repossession, jest więcej nieruchomości, nie trzeba z Repossession. Bo tutaj czasem tak mi się zdaje, że ludzie chyba specjalnie zdjęcie zostawiają, nie wiem po co zostawiają, albo krzyże specjalnie wieszają, tak jakby to było z Repossession, tak? coś takiego, tak, aj, nie kupuj, prawda? No, no nie kupujcie z Repossession, może to jest z Repossession, nie wiem. Nie, to by chyba nie robili zdjęcia, prawda? Nie kupujcie Repossession, prawda? Bo y, nie trzeba kupować, szanowni państwo, Repossession, bo... Eee... Bo, bo jest dużo z i tyle, po, po co to? Że jedziemy dalej Szanowni Państwo i widzicie 100 tysięcy 100 za 79 metrów kwadratowych Rozumiecie? To wiecie po 4,5 tysiąca za metr kwadratowy no 4,5 tysiąca, a tutaj popatrzcie detached house A tutaj is e, from the street and going some stairs bla 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 bla. O, i patrzcie 148 metrów kwadratowych Las Palmas, popatrzcie Patrzcie, pyk, o, pięknie. Pięknie. O, patrzcie, pięknie. Widzicie, i to już, już wygląda na czystą nieruchomość, prawda, że tutaj chyba nikt nie mieszka, nie ma jakichś zdjęć ludzi, wiecie o co chodzi, prawda. Yy, yy, popatrzcie, yy, popatrzcie, patrzcie, patrzcie, pyk, 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 ładny domek. To jest dom w ogóle, detached house, to jest dom wolnostojący za 140 ciekawe jak zewnątrz, za 148 tysięcy yy, za 148 tysięcy porcie, ładne w środku poparcie wszystko, ze 148 parcie ładne w środku, za 148 tysięcy przepraszam za sto, 100 tysięcy euro za 148 metrów kwadratowych, tak no, no i Państwo, to jest ile? Po 3000 zł za metr kwadratowy wejście, tak? Jak sprze jakby sprzedali za 90 koła, 90 koła po kursie, załóżmy, że polska złotówka się umawia z powrotem do jakiegoś normalnego kursu typu 4,28. No to jest 385 tysięcy złotych, nie? Podzielić na 148 metrów. To jest, Szanowni Państwo, 2602 zł za, me 2602 zł za metr kwadratowy. To jest chyba w troszeczkę w górach. 2602 Rozumiecie to? 2602 O, tutaj jest w takim w górach gdzieś wysoko, prawda? To nikt nie będzie... 260, 2602 za metr kwadratowy. Proszę sobie wyobrazić. 2602, Szanowni Państwo, za metr kwadratowy. A tutaj też macie, patrzcie, następne. 100 tysięcy euro, patrzcie. 100 tysięcy euro, 100 tysięcy euro, 100 tysięcy euro, 100 tysięcy euro, 100, 000 euro, 100 000, Patrzcie, 100 metrów Sto, patrzcie, cała masa na Gran Canarii, tak, yy, widzę, na Gran Canarii w ogóle jest dużo rzeczy teraz, yy, bo ostatnio robiłem Teneryfę i tam w ogóle nic nie było na tej Teneryfie, po prostu wszystko wyprzedane. No i widzicie, a na Gran Canarii całą masę można sobie kupić takich nieruchomości i o co chodzi, szanowni państwo, chodzi o to, Chodzi o to, że widzicie, to jest wszystko po 100 tysięcy, 105 tysięcy, 106 tysięcy, widzicie, 106 tysięcy, 106 tysięcy, 106 tysięcy, 106 tysięcy. Patrzcie, chodzi o to, szanowni Państwo, że to wszystko jest, no to jest, szanowni Państwo, mega tanie. O to chodzi, prawda? Że to jest mega tanie pod tym kątem, że jeżeli sobie wejdziemy pod tym kątem, że jeżeli sobie wejdziemy na kalkulator, prawda? Jeżeli sobie wejdziemy na kalkulator i na tym kalkulatorze sobie sprawdzimy, popatrzcie, kalkulator kredytu hipotecznego na dobry ruch CO I sobie Sprawdzimy na tym kalkulatorze, szanowni państwo, o, pyk, sprawdzimy sobie na tym kalkulatorze, tutaj, pyk, o, sprawdzimy sobie tutaj, o, pyk. I sprawdzili sobie na tym kalkulatorze, 100 tysięcy euro, wpłacasz 80 000 euro, tak, bo to tam na 20% trzeba, raz, dwa, trzy, i szanowni państwo, tam jest oprocentowanie, no 4% dzisiaj dostajesz, no i proszę sobie wyobrazić, na 3 nawet wyrwiesz, tam na 3 widziałem, popatrzcie, jeżeli wyrwiesz na 3%, na 30 lat, to jaka rata cię czeka, tak? To jest, szanowni państwo, rata 337 euro, wiecie, 150 metrowa nieruchomość, której nie trzeba ogrzewać, bo nie ma zimy, 337 euro, a płaca minimalna w Hiszpanii, już nie mówię, wiadomo, że w Hiszpanii ciężko generalnie o pracę, tak? No, ale w Polsce też ciężko o pracę. W Polsce jest łatwo o pracę za 700 euro, tak? Za 700 euro, tak? Do Polski to skłasło, że w Polsce jest dużo pracy. W Polsce jest łatwo o pracę za 700 euro, no. Za 700 euro, w kraju, w którym kredyty są, popatrzcie, trzy razy droższe niż w Hiszpanii, jedzenie jest w tej samej cenie co w Hiszpanii, trzeba zimno, drogie nieruchomości, trzeba ogrzewać, oświetlać, prawda? Y oni też mają swoje mankamenty, ale oni sobie z tymi mankamentami inaczej radzą. T tak radzą, że nie mają takich wielkich obciążeń. Tak, w Hiszpanii też jest wiele rzeczy, wiecie takich, że na przykład jest za gorąco, to nie wiem, tam komputery się przegrzewają, y baterie i tak dalej, to też jest złe, nie? Bo jak za. Ciepło to też niedobrze czasem, prawda? Trzeba więcej wiecie, ale generalnie o to chodzi, że. Jak nie nagrzejesz mieszkania przy minus 20, to zamarzniesz, a jak nie oziębisz nieruchomości przy plus 35, to głównie ci się nic naprawdę nie stanie, prawda? Możesz sobie wyjść na w cięć, to naprawdę ci się nic stanie, to skłamstwo, prawda? Normalne, że 35 wytrzyma każdy większy, to jest kłamstwo, że nie wytrzymasz, tak? To ludzie żyją... W plus 35 od zawsze, od dawien dawna, tak powstała nasza cywilizacja, prawda? No a przy minus 20 to kiepsko, nie? Tak więc my nie jesteśmy jako kraj dostosowani w ogóle, no i tym Brukselczykom w ogóle się już. Znaczy, my nie jesteśmy, ale jesteśmy niszczeni w ten sposób sami przez siebie na modłę, szanowni państwo, na przykład Brukseli, na modłę jakiś innych tam, nie wiem, ludzie sobie nawpajali jakiś totalny głupot w Polsce. No i widzimy o co chodzi, tak, że w Hiszpanii masz 1200 euro minimalna, a rata na 150-metrowy dom wynosi gdzie 337 euro, tak. 337 euro, tak? czyli ci zostaje ile? Zostaje ci 850 euro z płacy minimalnej. Z płacy minimalnej. No i proszę to zrozumieć, proszę to przełożyć sobie, proszę to zrozumieć, jaki, i, 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 jaka to jest wielkość, prawda? A gdybyście, a jeżeli chcecie kupić sobie, nie wiem, w Warszawie, w Krakowie, prawda, nie wiem, w trójmieście, w Poznaniu, gdziekolwiek, prawda? 150-metrowy dom, tak zostały te nieruchomości napompowane, tak złotówka została zniszczona. To powinno rypnąć. O to nie rypnie, jeżeli będą wpuszczać do Polski miliony przybyszy, nie wiadomo skąd, no ale Polska to jest społecznie się zapadnie i będzie rozbiór Polski, prawda? Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że będzie rozbiór Polski. Polska zostanie rozerwana niczym Ukraina, to jest oczywiste, szanowni państwo, przecież to jest oczywiste, wszystko, tak, jeżeli będzie tak, jak jest, tak? Ale no i tyle, tak. No bo jeżeli. Słuchajcie, no Polacy są przygotowywani po to, żeby nie uciekać z Polski, żeby nie rozumieć, prawda? Bo jakby zrozumieli, co się dzieje w Polsce, to dawno by olali Polskę, prawda? No a właśnie jest takie. No, oczywiście Polska jest do uratowania, no ale ja myślę, że Polska nie jest do uratowania w tej sferze takiej, jeżeli Polacy nie mają w Polsce władzy nad słowem. Polacy nie mają władzy nad tym, co słuchają ich dzieci. No w danym momencie mamy sytuację, że dzieci esesmanów mówią naszym dzieciom, co mają myśleć, szanowni państwo, no. Za chwilę zapraszam na trzecią część tego materiału, ale aby nie ominąć trzeciej części tego materiału, zasubskrybuj i notyfikuj dzwoneczek, a najlepiej jeszcze nam polajkuj i zakomentuj. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już za chwilę.